Zapraszam serdecznie do kolejnej dekoracji, tym razem gramy Szanał 13. Zapraszam w okolice podium Dawid Wylęga, Nikola Lubojańska, Wojciech Kosakowski, Natalia Szablewska, Cezary Orszula, Nina Szulka, Filip Karboniczek i Anna Miot-Czajka. Trzecie miejsce w drzewie Szanel 13 zajęli Wojciech Kosakowski, Natalia Szablewska oraz Dawid Wylęga i Nikola Lubojańska. Drugie miejsce Cezary Orszula i Nina Szulka. No, my siedzimy wszyscy daleko. Dobrze, my możemy siedzieć za boiskiem. Tak? Ja tu mam kamerę, dlatego jestem. A zwycięzcami kategorii gry mieszanej U13 zostali Filip Karboniczek i Anna Miot-Czajka. Thank you.
lot numer 5. Nina Sójka, OTB Lotka Ostrów Wielkopolski, Anna Bąk. Sójka Bąk, boisko numer 5. Sędzia prowadzący Ewelina Bartoszek. Boisko numer 6. Cezary Orszula, UKS AB Kraków, Ignacy Walaszek, LKS Technik Głubczyce. Orszula Walaszek, boisko numer 6. Sędzia prowadzący Marta Watrakiewicz.
Boisko numer 8. Grzegorz Sypioło, Częstochowska Akademia Badmintona, Marcel Makulus, KS Jelenia Góra. Sypioło Makulus, boisko numer 8. Sędzia prowadzący Andrzej Bartoszek. Boisko numer 7. Felix Getka, UKS Wójka Wesoła, Szymon Gwiazda, AZS AWF Katowice. Getka Gwiazda, boisko numer 7. Sędzia prowadzący Michał Skowroński. Boisko numer 1. Dawid Serafin, LKS Technik Głuszyce, Krzysztof Łuboda, Benica UKS Miejskim Gierzykowi. Serafin Łuboda, boisko numer 1. Sędzia prowadzący Krzysztof Tataj. Boisko numer 4. Aleksander Brzozowski, BKS Koleje Szczętochowa, Bronisław Skóra, MKS Spartakus Niepołowice. Brzozowski Skóra, boisko numer 4. Sędzia prowadzący Wiktoria Żukowska. Ale to miło.